Dla duszy pragnącej dojść do doskonałości nie ma lepszego przedmiotu do rozmyślania nad mękę Chrystusa. Jeśli pilnie się przypatrujesz męce Zbawiciela i starasz się wniknąć jak najgłębiej w otwarty bok Jego, rychło trafisz do serca Jego. Ktokolwiek pragnie znaleźć łaskę czy w smutku, czy w weselu, niechaj z krzyża mego oczu nie spuszcza. Kto szczerze oddaje się rozważaniu męki mojej i śmierci, ten jest prawdziwie dzieckiem moim. Inni są tylko z imienia. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje Rozmyślania nad męką Pana Jezusa. Prezentowane treści pochodzą z dzieła W szkole świętego Ignacego autorstwa ojca Hardego Schilgena. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wielbię, o Panie, Twój nieskończony majestat i pokornie proszę Cię o łaskę, aby to rozmyślanie, które rozpoczynam, uświęciło moją duszę oraz wydało we mnie owoce na Twoją cześć i chwałę. Panno Święta, Aniele Stróżu, moi święci patronowie, módlcie się i wstawiajcie się za mną. Amen. Jezus w rękach pogan. Upadła wielkość. Wczesnym rankiem Wielkiego Piątku zebrała się ponownie Najwyższa Rada, ponieważ jedynie za dnia wydany wyrok mógł być prawomocny. Na ponowne pytanie arcykapłana Jezus powtórnie oświadczył, że jest Mesjaszem i Synem Bożym. Zatwierdzono zatem wyrok, całe zaś zgromadzenie wyruszyło do pałacu namiestnika rzymskiego, aby mu wydać Jezusa. Trudno wprost wyobrazić sobie, jak strasznym upokorzeniem był dla Zbawiciela ten pochód. Gdyby dziś w wielkim jakimś mieście aresztowano z powodu zdrady stanu jednego z najpoważniejszych obywateli i miano go przeprowadzić do więzienia, uczyniono by to niewątpliwie w największej tajemnicy, aby uniknąć zbiegowiska. Wrogom Jezusa nie w głowie jednak była taka dyskrecja. Przeciwnie. Pragnęli oni triumfalnie niejako zaprowadzić Go na stracenie. Jezus był najbardziej znaną wśród ludu osobistością. Od 3 lat ogólna uwaga była na Niego skierowana. Sława Jego nauk i cudów rozeszła się po całym kraju. Przed paru zaledwie dniami, w czasie Jego uroczystego wjazdu do Jerozolimy, niezliczone rzesze składały mu hołd jako Mesjaszowi. Kwestia, czy Jezus istotnie jest Mesjaszem, stała się najaktualniejszym tematem rozmów. Wiadomo też było, że kapłani wydali rozkaz, aby każdy, kto by wiedział, gdzie Jezus przebywa, zawiadomił o tym władzę. Pomimo to Jezus codziennie nauczał w świątyni, a nawet wypowiedział piorunującą mowę przeciw uczonym w piśmie i faryzeuszom. Każdy zatem z napięciem oczekiwał zakończenia konfliktu pomiędzy Jezusem a oficjalnymi sferami żydowskimi. Z samego rana lotem błyskawicy rozeszła się po mieście wieść,
że Najwyższa Rada pojmała Jezusa i wydała na Niego wyrok śmierci. Teraz zaś mają Go wydać namiestnikowi rzymskiemu, aby ten zatwierdził wyrok. I dziś jeszcze polecił ukrzyżować Jezusa. Wiadomość ta wywarła nieopisane wrażenie. Każdy chciał na własne oczy widzieć przebieg wydarzeń. Tłumy ludzi tłoczyły się na ulicach, placach i na dachach domów. Oto pochód się zbliża. Kilku żołnierzy toruje drogę. Za nimi kroczą członkowie Najwyższej Rady w urzędowych strojach. Na twarzach ich maluje się zadowolenie, że udało im się wreszcie dostać w ręce znienawidzonego Jezusa. Z triumfem rozglądają się wokoło, jak gdyby chcieli oznajmić wszystkim radosną nowinę. Mamy go wreszcie. Za radą postępuje oddział żołnierzy prowadzący związanego Jezusa. Żydzi obawiali się do ostatniej chwili, że zwolennicy Jego im go odbiją. Wszyscy z ciekawością przyglądają się Jezusowi. Niektórzy nie mogą oprzeć się zdziwieniu, że taki oto jest Jego koniec, że cudotwórcza Jego moc tak nagle i bez śladu opuściła Go. Inni twierdzą, że dawno już przewidywali taki koniec i cieszą się, że nie dali się uwieść fałszywym pozorom. Wszyscy zaś bez wyjątku są przekonani, że zarówno dla Jezusa, jak i dla Jego nauki nadszedł ostateczny kres. Jedni uważają Go za zdemaskowanego oszusta, inni za upadłą wielkość. Pochód ten sprawił, że setki tysięcy ludzi zwątpiły o Jezusie i o Jego sprawie. I nam się zdarza, że ludzie krzywo na nas patrzą, że nas lekceważą lub źle o nas myślą. Czy jednak zawsze ze spokojem i pogodnie to znosimy? Bądźmy zadowoleni, jeżeli możemy cierpieć wraz ze Zbawicielem. Mój najsłodszy Panie Jezu Chryste, proszę Cię, aby Twoja najświętsza męka stała się dla mnie siłą, która mnie umocni, ustrzeże i obroni. Twoje najświętsze rany niech staną się dla mnie pokarmem, który mnie pokrzepi, ogrzeje i rozraduje. Przelanie Twojej krwi niech mnie oczyści ze wszystkich grzechów. Twój krzyż niech będzie moją chwałą. Twoja śmierć niech mi przyniesie życie wieczne. Niech moje serce znajdzie w Twej męce swoją pociechę, radość, miłość i życie. Amen. Prezentowane treści pochodzą z dzieła W szkole świętego Ignacego, autorstwa ojca Hardego Schilgena. Pełna wersja audiobooka, książka oraz pozostałe wartościowe dzieła duchowości chrześcijańskiej nabędziesz na stronie najjejgłowie.pl.